ta umowa i to wydarzenie dzisiaj to jest taki kontynuacja cyklu, całego cyklu zawierania wielu różnych umów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego. Ta umowa dzisiejsza, która opiewa na prawie 13 milionów, to już niestety jedna z ostatnich, jeżeli nawet mówiąc wprost, ostatnia tak duża umowa, która zostanie zawarta w ramach tego ZIT-u. Ale w ten sposób dopinamy, prawie że dopinamy, bo tam jeszcze jakieś niewielkie, mniejsze części zostaną, ale dopniemy strategię ZIT-u i to, co zostało tam zapisane, w zasadzie zostanie zakontraktowane. Ta umowa dzisiaj to uzbrojenie w specjalnej strefie ekonomicznej. To oczywiście mówimy o tej drugiej części, o tym obszarze pomiędzy ulicą Lechicką a ulicą Szczecińską. Pan prezydent będzie mówił bardziej szczegółowo już o tym, czego dokładnie ten obszar dotyczy. Tylko przypomnę, że tam jest w tej strefie ponad 40 hektarów. To uzbrojenie teraz dotyczy kilkunastu, chyba 13 dokładnie hektarów, które zostaną za te pieniądze uzbrojone. Wartość wszystkich tych inwestycji to ponad 24 miliony. Te środki, które są kwalifikowane, to ponad 15 i dofinansowania ponad 13 milionów złotych. Zawarcie tej umowy i przyznanie dofinansowania to jedno. Rozliczenie to jest oczywiście druga sprawa, co nie jest wcale łatwiejsze od pozyskania środków. Ale też życzę powodzenia panu prezydentowi i władzom Koszalina, ponieważ te wskaźniki i wytyczne, które zostały zawarte w tym okresie programowania, wymuszają przy tym uzbrojeniu później zagospodarowanie 100% tego obszaru, który zostanie za te pieniądze uzbrojony. Także to nie jest łatwa, nie jest prosta sprawa, ale myślę, że jestem przekonany, że się uda i inwestorzy na całych 13 hektarach będą funkcjonować. Faktycznie druga tak duża umowa po umowie związanej z transportem niskoemisyjnym, dziś strefa. Temat, który można powiedzieć zamykamy, jeśli chodzi o te duże umowy, zamykamy ten rok. Tutaj jak pan marszałek mówił, kwota dofinansowania to niemal 13 milionów złotych, natomiast całość inwestycji ponad 24 miliony. Skąd bierze się taka różnica, mimo że dofinansowanie wynosi niemal 85%? To są przede wszystkim drogi, które nie są kosztem kwalifikowanym w tej perspektywie, jeśli chodzi o uzbrojenie terenów pod przemysł. Stąd taka, a nie inna decyzja i ten wkład gminy będzie faktycznie dużo, dużo większy, bo całość inwestycji przekroczy 24 miliony złotych. Ja mam nadzieję, że uda się w tych kilku zadaniach i kilku przetargach, które nas w tej chwili czekają, uzyskać te ceny, które realnie już sobie założyliśmy do projektowania. Nie ukrywam, że zaczęliśmy wcześniej, bo zanim dziś podpiszemy umowę, to oczywiście wcześniej był wniosek, wcześniej ten wniosek został już zaakceptowany. Trwały jeszcze ostatnie prace związane z ewentualnymi wyjaśnieniami, natomiast my już zakontraktowaliśmy tam prace energetyczne związane z usunięciem kolizji linii wysokiego napięcia, to jest 700 tysięcy, które już w tym roku zostanie wydane na uzbrojenie tych terenów. To są działki przeznaczone pod mały i średni przemysł, czyli tych przedsiębiorców, którzy zaczynali jako zazwyczaj firmy jednoosobowe, a chcą rozwijać swoją działalność, więc tylko tego typu firmy mogą być lokowane. Średnia firma to jest 250 osób, więc tych firm też tak dużo w Koszalinie nie ma. Można będzie tam rozpoczynać swoją działalność w najbliższych latach. Po podpisaniu tej umowy ruszamy z przetargami. Myślę, że to jest wszystko w tak zwanych procedurach unijnych, czyli czekają u nas wielomiesięczne boje z wykonawcami, zanim zostaną złożone oferty. Ja mam nadzieję, że na wiosnę ruszymy już fizycznie z pracami budowlanymi na terenie tego drugiego obszaru strefy ekonomicznej. I cóż, niełatwe zadanie, bo i warunki właśnie są bardzo trudne, ale te warunki postawiła Unia, chroniąc w ten sposób niejako swój rynek przed przenoszeniem produkcji do Polski, bo
Urzędnicy Unii zauważyli też taką prawidłowość, że sporo firm lokuje się w krajach, w tych nowych członkach, w cudzysłowie oczywiście nowych, bo my już jesteśmy po ładnych parę lat w Unii, ale przenosi swoją produkcję, stąd forma ochrony przed przeniesieniem tej produkcji do Polski i do innych krajów byłego bloku wschodniego. Dlatego ten projekt jest trudniejszy, bo musimy zachęcić firmy, które spełnią te wymagania, które stawia komisja przed tym projektem, i zrobić to też w miarę szybko, bo musimy do 2022 roku zagospodarować, to znaczy zagospodarować, znając inwestorów na ten teren tych 13 hektarów, skąd też decyzja o tym, że mimo że mamy oprojektowany większy obszar i gotowy do realizacji, to jednak zdecydowaliśmy się na razie na te 14 hektarów, to jest 14 hektarów działek, które zostaną w tym projekcie uzbrojone. Myślę, że warto, dlatego że działki na terenie, starym terenie strefy już powoli się kończą. Ja myślę, że jeszcze przed końcem roku spotkamy się tutaj na konferencji, bo będą nowi inwestorzy w Koszalinie. Na razie nie zdradzę, jak zwykle, ale wszystko na to wskazuje, że wejdą nowe firmy do Koszalina, a część z nich będzie rozszerzać swoją działalność.